Dzień dobry, witam Was serdecznie w czasie grudniowym, wkrótce święta. Zostało już nam bardzo niewiele, tam kilka dni do świąt. Za mną, jak widzicie, motocykl R1200GS Adventure, który po przejechaniu 150 tysięcy kilometrów zasługuje na jakiś większy serwis. Przy okazji chciałem Wam troszeczkę o nim opowiedzieć, bo wiem, że takie zainteresowanie tym modelem jest, bo jest go na rynku bardzo dużo i postanowiliśmy z Mateuszem zrobić, tak jak robiliśmy przy 650 mojej i Bartka, taki przegląd po 150 tysiącach, to tak samo postanowiliśmy zrobić przegląd tego motocykla, więc zapraszam Was, najpierw Wam powiem kilka słów tylko w garażu, bo tam jest trochę cieplej, o tym, od kiedy on jest ze mną i jak to nasza przyjaźń się kształtowała, a później pokażę Wam, jak on wygląda aktualnie i co będziemy z nim dalej robić. Zapraszam do oglądania. Jednak w domu dużo cieplej niż w garażu, dlatego zapraszam Was do siebie. I długo się zastanawiałem, jaką formę prezentacji tego mojego motocykla wybrać, bo kurczę, o 10 latach nie jest tak łatwo poopowiadać, bo dużo się działo i dlatego stwierdziłem, że najlepszą formą prezentacji będzie mały pokaz slajdów, na który Was właśnie bardzo serdecznie zapraszam, z 10 lat mojej przyjaźni z BMW R1200GS wersja Adventure Triple Black. Nie od razu zaczynałem na GS-ie, bo oczywiście, jak to mówią, na GS-ie się zawsze kończy, ale niekoniecznie zaczyna. Ja zaczynałem na Romecie Z125, bardzo piękna maszyna. Troszeczkę dała mi takiego przedsmaku, no bo bagaży miała dużo, miała kufer, więc prawie jak GS. A tak naprawdę to ja nawet nie wiedziałem wtedy, nie do końca kojarzyłem GS, to dla mnie to było w ogóle nieosiągalne. A na tym Romeciku zrobiłem sobie swoje pierwsze kilkanaście tysięcy kilometrów. To był rocznik, to był rok 2009 i 2010, ale później pojawiła się 650, którą już znacie, G650GS, motocykl, którym teraz jeździ Bartek. Bardzo mi dał dużo radości, dużo nauki. To był rok 2011, jak ja go kupiłem. Bardzo dużo jazdy po Podhalu, no i oczywiście były już kufry, więc GS prawdziwy. Zresztą tych kufrów i bagaży ja zawsze miałem po prostu od groma, ale zawsze tylko potrzebne rzeczy. No ale oczywiście gdzieś tam w trakcie GS podobał mi się, no bo jest to jednak jakaś taka ikona motoryzacji. Swoją drogą tutaj zdjęcie z 2011 roku. No i cena 74 tysiące, ona niewiele się zmieniła, w tym momencie nawet GS-y z tego roku można kupić w podobnych pieniądzach za 50-60 tysięcy, także trzymają swoją wartość. Ale pierwsze nabyłem oczywiście GS-a w wersji plastikowej, zresztą nie tylko ja, bo wielu motocyklistów tak robi, także GS pierwszy, jaki zagościł u mnie, no to był GS-em plastikowym. A w międzyczasie no, cieszyłem się pięknym motocyklem 650, pokonując bardzo wiele kilometrów na tej 650, no bo ja w pierwsze 3 lata pokonałem prawie 100 tysięcy kilometrów, więc w momencie, kiedy kupowałem 1200, no to ten motocykl już miał, 650 już miała na 100 tysięcy kilometrów zrobione. Miałem chwilę też przygodę z 800, ale 800 okazała się troszeczkę za mała w stosunku, za mała różnica pomiędzy 650, dlatego wiedziałem, że akurat to nie jest motocykl dla mnie. Także cieszyłem się 650 i naprawdę kupę kilometrów tym motocyklem zrobiłem, no ale w pewnym momencie stwierdziłem, że no będę potrzebował drugi motocykl, no bo już wszyscy straszyli, że po tych 100 tysiącach no to on się już na pewno rozleci, a no jednak miałem nadzieję, że gdzieś tam będę jeździł. I w 2013 roku pod koniec zacząłem się rozglądać za dużym GS-em. Pierwsze pojeździłem troszeczkę na wtedy wchodzącym akurat wodniaku, to były pierwsze egzemplarze wodniaka.
No ale nie przypadł mi do gustu, jakoś dziwnie mi się na nim jeździło. Poza tym miałem, troszeczkę się obawiałem tych wad, problemu wieku dziecięcego, dlatego to była tylko krótka przygoda i wtedy podjąłem decyzję, że kupuję jeden z ostatnich, które wyszły wtedy, egzemplarzy R1200GS w wersji Triple Black, wersji Adventure, w zasadzie z pełnym wyposażeniem. No i już zarezerwowałem go, to było jakoś w okolicach października 2013 roku. To była wersja demonstracyjna, więc salon musiał go przetrzymać przez parę miesięcy, ale ja sobie przyjeżdżałem do salonu, robiłem sobie zdjęcia do Krakowa oczywiście, więc ponad 100 km w jedną stronę. Już się cieszyłem, że ten motocykl będę miał. No i oczywiście już sobie mierzyłem, co gdzie zamontuję, wszystko musiało być oczywiście pomierzone, elegancko. W międzyczasie no wiedziałem już, że jednak moja przygoda z motocyklem będzie trwała dłużej, dlatego postanowiłem sprzedać moją przyczepkę niewiadówkę, o której też kiedyś w filmach wspominałem, a ponieważ znalazłem zdjęcie, to chciałem ją Wam od razu pokazać. A za pieniądze ze sprzedaży kupiłem przyczepkę do przewozu quadów, którą dość szybko przerobiłem sobie na przyczepkę do przewozu motocykli. A troszkę pododawałem różnych pierdół, żeby się świeciło, żeby było ładnie, żeby się nie obijało. I w sumie bardzo się dobrze sprawowała przez wiele lat. Przecież pierwsze filmy kręciłem jeszcze z tą przyczepką. Odbierałem motocykl z pięknym zasięgiem, z przebiegiem 0 km, oczywiście z zasięgiem też zerowym, bo to praktycznie nie było paliwa. To był dzień, pamiętny dzień, 28 dzień lutego 2014 roku z salonu Rider w Krakowie. Tam już chyba salonu nie ma, ale bardzo miło wspominam i tą ekipę, i ten salon. No i przydała się przyczepka oczywiście, no bo wtedy na przyczepce wiozłem ten motocykl. I między innymi po to też kupowałem, bo wiedziałem, że na ten serwis zimą się będzie jeździć dość często, dlatego właśnie niewiadówka została zamieniona na taką przyczepkę. A tu też widzicie kawałek busa Hyundai'a, bo ja wtedy już miałem pewne przymiarki do jeżdżenia busem, ale ten Hyundai niestety miał napęd na tył, więc tak średnio się sprawował. No ale dobra, miało być o motocyklu. No zajechałem jeszcze, to jeszcze troszeczkę było zimowo, tam potem parę dni padało, jeszcze śniegu było dość dużo, ale motocykl wstawiłem do garażu. No i pięknie się prezentował razem z tą właśnie 650-ką. Także naprawdę rewelacja. Pierwsza jazda na tym nowym moim motocyklu miała miejsce jakieś, ile to? 7 dni później, tydzień, tak. 7 marca 2014 roku. No oczywiście jeszcze stok narciarski, no bo to jest jeszcze sezon jednak, ale już miałem frajdę niesamowitą, bałem się bardzo, no ale już wiedziałem od pierwszych kilometrów, że przypadnie mi do gustu. Tu możecie na tym zdjęciu zobaczyć uszkodzony kufer, z tyłu on lekko był po prostu gdzieś tam uderzony, dlatego że kufry w bardzo dobrej cenie dostałem używane, a ten akurat centralny tutaj to jest 650, wziąłem, bo to na początku chciałem montować ten kufer, potem dopiero coś tam zacząłem kombinować jednak z większym. No i potem zacząłem też naklejki naklejać na te aluminiowe kufry, no bo lubię naklejki, no co wam będę gadał. No ale tak wygląda radość człowieka, który właśnie nabył dużego GS-a. No i w sumie ten banan mi nigdy nie schodził z gęby, no bo to jest piękna sprawa. Próbowałem też swoich gdzieś tam sił w takim leciutkim offroadzie. Tu w ogóle ścieżka, która już niestety jest ścieżką rowerową, a wtedy ją akurat żwirowali, szutrowali. No, to se ne vrati. Niektóre ścieżki już nam zabierają całkowicie. No i oczywiście cieszyłem się tym motocyklem. Musiałem dość szybko przejechać na początku te 1000 km do pierwszego przeglądu, który był dosłownie no, bardzo szybko, no, po tygodniu czy po 1,5 tygodnia byłem już na pierwszym tym przeglądzie po 1000 km. I wtedy mi tutaj wleciała, jak widzicie, jeszcze nawigacja starego typu Larka nawigacja, i tak ją woziłem dość długo, bo 2 lata z nią jeździłem praktycznie. No i uchwyt na komórkę, który zawsze tą komórkę tak grzał, że się nie dało po prostu tej komórki tam wozić. No i w zasadzie bardzo szybko, bo już w 23 kwietnia motocykl ruszył w pierwszą trasę i pierwsze naklejki już zaczął zdobywać, a trasa była w stronę Włoch, to była wtedy kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II. Pojechaliśmy z przyjaciółmi, z Anią, Staszkiem, Beatką, Jarkiem, Mariuszem,
No i pojechaliśmy w stronę Włoch, bo ja tam też robiłem zdjęcia na kanonizacji. No i bardzo fajny trip nam w ogóle z tego wyszedł. Już wtedy GS posłużył jako pomoc wulkanizacyjna. Najgorsze było zostawianie tego motocykla gdzieś tam na włoskich uliczkach, bo nie ukrywam, że no była takie wiecie, przeświadczenie, że motocykl kosztował tyle pieniędzy, że jest wzięty w leasing na 6 lat. No i troszkę się bałem oczywiście, więc zostawianie tego motocykla gdzieś tam byle gdzie było troszeczkę uciążliwe, ale dość szybko mi przeszło, bo tam wszystko stoi na środku i w sumie nie słyszałem, żeby tam jakaś tam szajka grasowała. Także w zasadzie już drugiego czy trzeciego dnia to już to miałem gdzieś. Motocykl sprawdzał się naprawdę na tych trasach rewelacyjnie. I już wtedy ten pierwszy zestaw bagażu, czyli worki crossu, które tutaj widać, już mi wtedy zaczęły służyć i w zasadzie używam tego cały czas. Po przyjeździe z Włoch, w zasadzie kilka dni później, bo na początku maja już trafiłem nad Bałtyk, więc dość szybko się tam przerzuciłem, a potem znowu pod Halle, nasze piękne, gdzie też motocykl się sprawdzał rewelacyjnie, ku radości młodzieży, bo mogli sobie posiedzieć na fajnym motocyklu, aczkolwiek to był cały czas na Podhalu drugi motocykl. Wiem, że kasku się nie kładzie na ziemi, to teraz dopiero zauważyłem, ale to chyba chłopcy położyli. To był drugi motocykl, on służył, miałem taki podział, że GS650 jest do bliższych tras, a ten właśnie GS1200 zawsze gotowy, zatankowany, zapakowany, z kuchnią, ze wszystkim, gotowy na dalsze przejażdżki. No ale po tym Podhalu latania było, jak widzicie, dosłownie i w przenośni dość sporo. No i kolejny przegląd już po 10 tysiącach, więc to tutaj to był chyba maj, jak ja ten przegląd robię, maj albo czerwiec, więc bardzo szybko, dosłownie po kilku tysiącach, po kilku miesiącach już miałem nastukane 10 tysięcy. A i oczywiście dość dużo jazdy po Słowacji i po terenach czeskich, tutaj przygranicznych naszych, bo stąd mam rzut beretem, także bardzo fajna jazda, to akurat zdjęcia z czerwca. Bardzo fajny trip, bo próbowałem gdzieś tam na Łysą Górę wjechać, ale wjechałem w sumie na Równicę w Beskidach, też bardzo fajne miejsce. I znowu morze, bo tak mnie ciągnęło wtedy nad morze, więc to był taki etap, że jak mi się chciało, to po prostu wsiadałem i jechałem. Więc rano zjadłem śniadanie, już byłem po południu na Wiastarni, albo w Malborku, bo to jest dokładnie z tego samego tripu, bo pojechałem sobie wtedy nad morze, potem przez Malbork. Gdzieś tam spałem sobie nad jakimś jeziorkiem na Mazurach. I razem z kolegą Staszkiem wróciliśmy sobie wschodnią ścianą. A tu już Chorwacja. Bardzo szybko. W 2014 roku, w sierpniu, ruszyłem do Chorwacji i do Bośni. Też bardzo fajny trip. Pojechaliśmy dwie osoby na jednym motocyklu. To drogi pewnie kojarzycie, znacie. I to był pierwszy taki dalszy mój właśnie trip w stronę Bałkanów na tym motocyklu właśnie, ale sprawował się rewelacyjnie. No, pokochałem tą maszynę, po prostu pokochałem. Można spokojnie 900 tysiąc kilometrów można było robić dziennie i bez żadnego zmęczenia. Tutaj muzeum w Karlowacu, które wam pokazywałem. Tu jeszcze można było wjechać na teren muzeum, bo było w ogóle nie chronione, no, a w ostatnich odcinkach już pokazywałem wam, jak po różnych dotacjach to muzeum wygląda. No i znowu krowa wylądowała na Podhalu, bo po prostu Podhale jest najpiękniejsze na świecie. To był też etap, kiedy zaczęło się Moto Podhale, bo to był końcówka 2014 roku, sierpień, wrzesień. To były pierwsze miesiące, kiedy w ogóle wymyśliłem coś takiego jak Moto Podhale, dlatego że miałem bardzo takich zdjęć jak to. Zdjęcia drogi, zdjęcia różnych motocykli i stąd się wzięło Moto Podhale. A tutaj jeszcze październikowa wycieczka w Bieszczady z kolegami Piotrkiem i Staszkiem. Bardzo fajna wycieczka, a po Bieszczadach znowu wylądowałem na Śląsku, a tam w Zagłębiu Dąbrowskim, bo to zamek w Będzinie. Bardzo fajne miejsce. I tu kolejna wycieczka, tym razem z kolegą Zenkiem i z kolegą Staszkiem, znowu w stronę Skoczni w Wyśle Malince. No i jesienne jeżdżenie podczas halnego, polecam, wyjątkowe doświadczenie. Także pierwszy sezon naprawdę bardzo ambitny, z pięknymi zdjęciami, z pięknymi widokami i z takim przekonaniem, że cieszę się, że kupiłem ten motocykl, bo naprawdę już wiedziałem wtedy, że radości będzie bardzo dużo. Stan licznika po pierwszym sezonie 21 511, więc myślę, że całkiem nieźle jak na pierwszy sezon, szczególnie, że w międzyczasie jeszcze ponad dychę zrobiłem na 650. Także wynik bardzo ładny. Kolejny sezon 2015, rozpoczął się jakoś pod koniec marca.
29 marca, z tego co widzę po opisie zdjęcia. Dość szybko musiałem skoczyć do Warszawy, dlatego że jeszcze w kwietniu miałem uszkodzony aparat i musiałem takiego jednostkowy skok szybki zrobić, dlatego mototek się pięknie spisał. Prawie 1000 km wychodzi tam i z powrotem do Warszawy, jeszcze omijając troszeczkę niektóre miejsca. Wtedy była budowana droga, więc ciężko było zjechać tą drogą szybkiego ruchu. A potem znowu przyszły śniegi i w tych śniegach między innymi byliśmy na rozpoczęciu w Częstochowie. A potem w zasadzie przez kolejne kilka miesięcy zostawała mi tylko jazda po Podhalu, po regionie, wokół Komina. A że Komin mam piękny, no to się fajnie jeździło. Tutaj zdjęcia historyczne, bo są to zdjęcia z jazdy po dnie zapory, w tym momencie Jeziora Mucharskiego, tutaj gdzie jest Jezioro Mucharskie. Piękne, historyczne zdjęcia, teraz to wszystko jest zalane. Wtedy mnie tam wyganiali troszeczkę, no ale nie ma się co dziwić. Także niestety jazda w zasadzie przez kilka miesięcy była tylko po regionie, ale też oczywiście narzekać nie będę, bo, no bo w Tatrach jest gdzie jeździć. Wtedy też założyłem tutaj narzędziówkę, która do tej pory mi służy, a jakaś chińska, wtedy jeszcze może nie z AliExpressu, ale sprawdza się ok, nie mam jakichś tam uwag. I oczywiście motocykl mój piękny, nawet umyty, służył wtedy u Moniki i Roberta jako element sesji fotograficznej, weselnej. Bardzo serdecznie pozdrawiam młodych. Cały czas będziecie młodzi, więc pozdrawiam młodych. A później dopiero w okolicach sierpnia wycieczka w stronę Chorwacji. W sumie tak bez jakiegoś większego planu, a wyszło 11 dni i ponad 4000 kilometrów. Przez oczywiście Serbię, tutaj piękne okolice Visegradu, bardzo znane. Później w stronę Albanii. Pojechaliśmy też w dwie osoby na jednym motocyklu, więc pasażerem też GS troszkę pojeździł i było bardzo przyjemnie. To też albańska droga, chyba SH20 albo SH21, już nie pamiętam, który ona ma numer, ale bardzo znana. Próbowałem też swoich gdzieś tam przygód z szutrami, chociaż nie czułem się nigdy pewnie, bo jakby nie miałem nigdy jakiejś tam, wiecie, przeszłości motocyklowej, tak jak niektórzy od małego jeżdżą w enduro. Ja nigdy tak niestety nie miałem, byłem nadal świeżakiem w sumie, no bo to był mój który, czwarty sezon motocyklowy dopiero, czy piąty, ale bardzo fajnie się jeździło tutaj okolice Durmitoru. No i powrót oczywiście naszymi pięknymi trasami. Świetny trip, bo w ogóle naprawdę bardzo fajnie. A już kilka dni później ruszyliśmy z kumplami z Bukowiny w stronę Rumunii. Taką naszą traską podstawową, czyli Transfogaraska, później te nasze jakieś tam wąwozy. Bardzo fajny też trip wyszedł. Bardzo szybko się ten sezon skończył. Niedużo pojeździłem, ale mimo wszystko troszeczkę pozwiedzałem różnych bardzo fajnych miejsc. Także jesień już sobie lokalnie pojeździłem. Opisywałem też trasy na Motopodhale, bo to był ten czas, kiedy te trasy dla Was zacząłem opisywać. No i poza tym GS zawsze pięknie wyglądał na zdjęciach, co zresztą widać na załączonym obrazku. W zasadzie do późnej jesieni na tym motocyklu się jeździło. Bardzo fajnie spędzony czas, naprawdę rewelacyjnie. I 33.931 z takim przebiegiem skończyłem, czyli w 2015 roku zrobiłem 12.400. Nie za dużo, ale naprawdę bardzo fajnie zrobionych kilometrów. Sezon 2016 rozpocząłem w okolicach Głodówki, to wtedy jeszcze nie było nasze spotkanie, ale jakoś mnie tam zawsze ciągnęło na początku sezonu. To był styczeń, 27 dzień stycznia, bardzo wcześnie. A później jeszcze było troszeczkę jazdy. Chociaż to był taki rok, kiedy było względnie ciepło, a to też zdjęcia bodajże ze stycznia, tak, z 30 stycznia, a to jest Jezioro Czorsztyńskie. Wtedy była spuszczana woda z Jeziora Czorsztyńskiego, więc spokojnie można sobie było jeździć po dnie tego jeziora. Mrozu jakiegoś strasznie dużego nie było, więc bardzo fajnie i przyjemnie się jechało. A później po regionie, tutaj akurat okolice Zalipia, bo wtedy pojechałem w stronę Warszawy, to była jakaś tam połowa kwietnia. Zamek Krzysztopór, obóz w Treblince, tutaj akurat też bardzo fajnie, bo spotkałem kilka grup, mogłem posłuchać, co mówią. No i gdzieś tam okolice Mazur, to też był dość wczesny wyjazd w stronę Jastarni, w stronę nadmorza naszego pięknego Bałtyku.
na początek Polski. Tu jeszcze dało się wtedy dojechać, bo teraz, z tego co wiem, to już nie można, bo są zakazy, bo taka ścieżka tam rowerowa jest. No i oczywiście ORP Błyskawica. Zdjęcie pamiątkowe musiało być. Oczywiście motocykl prowadziłem. No i Nadbałtyk zawsze mnie ciągnęło. Bardzo fajna wycieczka wiosenna jeszcze. Było dość zimno, trzeba przyznać, bo to był naprawdę początek. Tutaj jeszcze na Kaszubach. Po Kaszubach też sobie pojeździłem. Kaszuby są przepiękne i na pewno będę wracać. A na powrocie odwiedziłem jeden z dwóch zlotów, bo już wtedy były dwa zloty w Częstochowie. Niestety było zimno, więc ludzi było niedużo. A na kolejny zlot, dosłownie tydzień później, pojechałem już z Bartkiem. To jest chyba jeden z naszych pierwszych wspólnych wyjazdów. Jeszcze jaki pimpek mały tutaj siedzi z tyłu na motocyklu. A później oczywiście kolejne miesiące w naszym regionie, na pięknym Podhalu. Jakoś nie pamiętam, że ja myślałem, że nie zawsze jeździłem z flagą, ale widzę, że tą flagę dość często woziłem. Flagę, czy tam barwy narodowe. A tutaj właśnie wyjazd z Bartkiem, Grześkiem, Maćkiem i Jarkiem w stronę Rumunii. To był też jeden z pierwszych wyjazdów Bartka i chyba jeden z ostatnich jako pasażer. Ruszyliśmy w stronę Rumunii, ale dojechaliśmy bez Jarka. Tę historię już opisywałem na Motopodhale, więc jak ktoś chce, to sobie może przeczytać. I nazywa się to Rumuńska Trasa Wzorcowa, bo wtedy właśnie jechaliśmy opisać tą taką trasę, z której tak często korzystacie. To jest historyczne zdjęcie. Ja nawet nie wiedziałem, że ja to zdjęcie tutaj mam. Grzesiek nam zrobił. To zdjęcie dokładnie podczas, dosłownie chwilę przed tym zdjęciem, albo chwilę po. Pamiętam, że Bartek w tym miejscu powiedział, że jego największym życiowym marzeniem jest to, żeby tutaj przyjechać na swoim motocyklu i dokładnie w to miejsce rok później dojechał. Bardzo historyczne zdjęcie i cieszę się, że to zdjęcie się znalazło. W ogóle obrabiałem te zdjęcia bardzo długo, bo obejrzenie, przejrzenie tych zdjęć z 10 lat to jest ogrom historii. No i oczywiście powrót na nasze piękne Podhale. I pierwsze śniegi bardzo wczesne, bo te śniegi przyszły w październiku, już było kiepsko. A tutaj też historia wyjazdu, którego nigdy do końca życia nie zapomnę. To jest wyjazd do Chorwacji. Wyobraźcie sobie, od 23 do 30 października ja jechałem GS-em, a moi przyjaciele Paweł z Olą ciągnęli motocykle na przyczepce. Swoją drogą motocykle też znacie. Jeden i drugi już na Motopodhale się przewijał. I tak dojechaliśmy. Ta droga była o tyle pamiętna, że tu w zasadzie do granicy z Węgrami to temperatura dochodziła tak do około tylko 4 stopni, więc zmarzłem troszkę, ale dało się jechać całkiem przyjemnie, a na miejscu była naprawdę fantastyczna pogoda. Pojeździliśmy troszkę i jak widzicie mojego GS-a 650, mojego GS-a dużego 1200, a po środku widzicie Hondę, którą już powinniście kojarzyć, a jak nie będziecie jej kojarzyć, to z pewnością skojarzycie w tym roku, w połowie roku, ale więcej nie mówię. Jak ktoś skojarzył, to piszcie w komentarzach, gdzie już widzieliście u mnie ten motocykl. Jazda bardzo fajna. To był taki pierwszy jesienny trip do Chorwacji i naprawdę świetnie się bawiliśmy. Niestety nie był świetny powrót, bo w zasadzie 1000 km praktycznie z Chorwacji, czy tam 900 trzeba było zrobić. Jeszcze na wybrzeżu, jak wyjeżdżałem, było 12 stopni, ale kawałek dalej już były 2 stopnie i w zasadzie od Chorwacji do domu ciągnąłem w takiej temperaturze około 2 stopni. To w zasadzie już była końcówka tego sezonu, bo to resztę to już jakoś nie miałem ochoty jeździć. 47 436 km wyszło po trzecim sezonie, czyli w tym sezonie 2016 zrobiłem 13 505 km, więc jakby trzymałem już od pewnego czasu, już drugi sezon w okolicach 12-13 tysięcy, więc całkiem nieźle. Sezon 2017, rozpoczęty pod koniec lutego, trafiły się pierwsze fajne, ciepłe dni, a u nas na Podhalu każdy ciepły dzień na wiosnę, no to trzeba łapać po prostu pełnymi garściami. No i oczywiście pierwszy wyjazd z Bartkiem jako motocyklistą, chociaż jeszcze takim nie do końca legalnym, bo jeszcze wtedy nie miał swojego prawa jazdy, ale miał już swój motocykl, na którym właśnie mieliśmy kiedyś dojechać sobie do Rumunii. To 125 Romet ADV. Dość dużo jeździliśmy na wiosnę, nawet bardzo dużo, bo zacząłem Bartka przygotowywać do zdania prawa jazdy. To był fajny czas, bo wtedy to nie było przestępstwo, tylko wykroczenie, więc wiedzieliśmy, że grozi nam mandat co najwyżej 300 zł. W tym momencie w podobnej sytuacji z Mati, ale z Matim już nie mogę jeździć, bo
To jest przestępstwo, więc Mati już niestety sobie nie pojeździ przed odrobieniem prawa jazdy, ale musicie przyznać, że jeden i drugi motocykl wygląda super, ale ten ADV Romet to był naprawdę też mega fajny motocykl i troszkę szkoda, żeśmy go sprzedali, no ale trudno. Pierwsza nasza wycieczka do Częstochowy dał spokojnie radę na tej 125, nie było wstydu, trzymał się elegancko. I potem dużo jeździliśmy po terenach tutaj naszych, podtatrzańskich. Czasami nawet wyskakiwaliśmy na Słowację. A tu mój trip do, zawsze pamiętam, w drodze do Warszawy jest ten transporter. Tutaj mi dwa razy dokładnie w tym samym miejscu mi lampa strzeliła, więc to miejsce bardzo dokładnie pamiętam. Też bardzo fajna wycieczka, bo no zrobiłem wtedy też trochę kilometrów. Pojechałem sobie w stronę właśnie Warszawy. A tutaj już służbowo na rynku w Krakowie mogłem wjechać, więc było pozwolenie. I oczywiście właśnie pamiętny wyjazd z Bartkiem w czerwcu 2017 roku. Czerwiec, lipiec. Zaczynaliśmy pod koniec czerwca, kończyliśmy w lipcu. Pierwsza Rumunia, pierwszego dnia od razu żeśmy zrobili, więc spokojnie te 500 km na tym Romeciku przejechał bez większych problemów. A tutaj jakiś tam śniadanko na Transalpinie, na samej górze. I Morze Czarne, nad Morze Czarne też dojechaliśmy wspólnie. Dla mnie była o tyle zła ta jazda, że nie przekraczaliśmy 80 km na godzinę, a tutaj Transfogaraska w drodze powrotnej. I niestety, nie przekraczając tych 80-90 km na godzinę, mnie było tak gorąco, że ja nie byłem w stanie po prostu jechać. Za to GS mi spalił 4,5 litra na 100 km na trasie 3300 km, bo tyle żeśmy zrobili. Powrót na Podhale i później bardzo dużo różnych właśnie lokalnych wycieczek. W zasadzie cały lipiec, sierpień i wrzesień to była jazda lokalna tylko z Bartkiem i z przyjaciółmi, z Pawłem i Zolą, bo już tutaj sobie pokupowali swoje motocykle, już jeździli na swoich motocyklach. A tutaj oczywiście Sianokosy, to są chyba nawet Otawy, czyli drugi pokos. No i piękne zachody słońca, szczególnie lubię GS-a fotografować, bo on ma tak charakterystyczny wygląd, że na zachodzie słońca pięknie się prezentuje. A tutaj motocykle już na przyczepie, to znaczy, że kolejny wyjazd taki się szykował. I to był mój pierwszy wyjazd na przyczepie. Wtedy jeszcze właśnie z Pawłem, Olą, Bartkiem, Kamilem zapakowaliśmy 4 GS-y, znaczy 3 GS-y i Romecika ADV-a na przyczepkę. I pojechaliśmy w stronę Chorwacji. To był, moi drodzy, kiedy to był październik 2017 roku. Od 13 do 22. Tak mniej więcej byliśmy. Puściutko, żywej duszy nigdzie nie było. Wszędzie można było sobie wjechać. Tutaj wjeżdżaliśmy na Sveti Jure. Mieszkaliśmy w miejscowości Żywogostie na Makarskiej Rivierze i stamtąd sobie obieraliśmy codziennie jakieś inne trasy. Przepięknie było, niestety do śniegu się wróciło i w zasadzie to już był, tak, to był pierwszy dzień listopada, więc to już 2,5 stopnia tutaj widzę na termometrze. Pogoda była niestrasznie piękna i końcówka niestety sezonu też jakoś tam była słabawa. No niestety u nas na Podhalu tak to wygląda, że po prostu śniegi przychodzą za wcześnie. Zresztą każdy śnieg przychodzi za wcześnie. Sezon zakończony zepsutą lampą, z tego co widzę, i przebiegiem 62 209 km, czyli w 2017 roku zrobiłem 14 773 km. Tyle mi wyszło z rozpiski. Też fantastyczny sezon, ale też nie jakiś taki bardzo mocny, bo miałem bardzo dużo pracy. 2018 rok. No, tutaj się zaczął mały przełom, bo znowu zaczynałem z Bartkiem. To widać po kasku, o tym jego odblaskowym. No, ale tu już mi zaczął podbierać 650. Już prawo jazdy miał, już się poczuł pewnie. Już wiedziałem też, że fajnie jeździ i tą 650 mi podbierał coraz częściej. No i już wiedziałem, że on tą 650 będzie chciał kupić. No, ale tutaj na razie jeszcze cały czas ona była, więc cały czas dwa motocykle były. Tutaj wizyta oczywiście w Częstochowie, na zlocie jeszcze wtedy jeździłem, bo teraz już jakoś mnie tam nie ciągnie wcale po tych kłótniach, które tam pomiędzy organizatorami się wytworzyły. No i dużo jazdy oczywiście po naszym pięknym Podhalu, tutaj po stronie słowackiej. No pięknie się prezentuje ten motocykl, co by nie mówić. A tu z kolegą Pawłem od strony Magury Witowskiej, żeśmy się próbowali przebić na Słowację. No i w sumie się przebiliśmy. No i tutaj właśnie znowu z Bartkiem na 650.
Ja już mu tak trochę oszczędzałem tą 650, bo już wiedziałem, tak jak powiedziałem, że będzie chciał kupić, dlatego już jeździłem nią mniej. A tutaj w stronę pojechałem nad morze, chociaż jak widzicie, jest tutaj Świebodzin, słynna Chrystusa, słynna figura Chrystusa Zbawiciela ze Świebodzina. Znaczy figura ze Świebodzina, nie Chrystus. No i pojechałem sobie nad morze przez Berlin. Bo tak sobie stwierdziłem, że w Berlinie na motocyklu nie byłem, więc pojechałem sobie zajrzeć do Berlina. Trochę mało po drodze, ale bardzo fajna trasa. Tutaj Krzyż Pustkowie, skąd też często pielgrzymki odchodzą. No już nie, chyba już nie, chyba ze 2 sezony nie było tej pielgrzymki spod Krzyża w Pustkowie, bo to jest replika Krzyża z Giewontu do Krzyża naszego na Krzeptówkach, do sanktuarium. I tutaj Kołobrzeg, gdzie bardzo lubiłem przyjeżdżać, a teraz z tego co wiem, to tutaj wjechać nie wolno. Chociaż mi tam kilka osób tłumaczyło tą sytuację, bo w tym roku tutaj byłem w Kołobrzegu, no i nie dało się wjechać i kilka osób tłumaczyło, z czego to wynika, co nie zmienia faktu, że i tak tęsknię do tych wycieczek do Kołobrzegu, bo to było fajne miejsce i bardzo dużo motocykli tutaj się zatrzymywało. No i oczywiście nad morzem, bo nad morzem jest pięknie. Najdalej wysunięty punkt na północ, Gwiazda Północy, Jastrzębia Góra. Tutaj miałem szkolenie, a potem sobie pojechałem przez Mazury, gdzieś tam sobie nad jeziorkiem rozbiłem namiocik. Tu pamiętam, że był las sosnowy, a ja się okazało, jestem uczulony na sosnę. No i tutaj bardzo ciężką noc spędziłem. Takie rzeczy się pamięta jakoś. Kurczę, ile wspomnień z tych zdjęć. No i końcówka sezonu, chyba już, czy jeszcze nie końcówka, Podhale. Tutaj już widzę jakieś takie lekko jesienne, ale było fajnie. Aha, tutaj się zaczęły pierwsze problemy z pompą hamulcową. I tutaj w 2018 roku właśnie musiałem zregenerować pompę hamulcową. Tutaj widzicie, jak to wyglądały te zacieki. A tutaj na zdjęciu po prawej stronie widać troszeczkę, że gdzieś tutaj coś zaczęło popuszczać. No i po prostu jakieś tam wycieki były z pompy hamulcowej, ale to nie było nic groźnego, spokojnie się to zrobiło i można było jeździć dalej. To było przy regeneracji, z tego co widzę, to była przy 71 tysiącach z hakiem. A tutaj znowu wycieczka do Warszawy, niestety służbowo, ale zawsze gdzieś nawet podczas służbowych wyjazdów udało mi się gdzieś podjechać. Tu jest pomnik katastrofy lotniczej Iliuszyna, bardzo fajne miejsce. A jesienią tradycyjnie wyjazd do Rumunii z Pawłem i z Olą. W ogóle mieliśmy jechać w Alpy, ale potem stwierdziliśmy, że jedziemy do Rumunii. Bardzo fajny wyjazd, jak zresztą każdy, sorry, że się powtarzam, ale tak było, tutaj na Transalpinie. Ale w końcu jak dojechaliśmy, znaczy jak już tak ładnie nam się jechało, to stwierdziliśmy, że jedziemy jednak nad Morze Czarne i dojechaliśmy do Bułgarii nad Morze Czarne, a potem próbowaliśmy wjechać do Turcji. No i prawie wjechaliśmy, słuchajcie, prawie się udało, ale niestety nauczyłem się, co to znaczy gyle gyle, czyli po prostu goodbye i wypierdzielać, bo się okazało, że nie mam dokumentów do leasingu i panowie kazali nam zawrócić, więc Turcji nie zdobyłem i wtedy też się przekonałem, że dopóki motocykla nie spłacę, to za daleko nie pojadę, ponieważ żądali jakichś tam dokumentów, żądali ubezpieczeń, jakichś innych tam potwierdzeń, że możemy na tych motocyklach jeździć. Za to pojechaliśmy sobie w stronę Macedonii, przez Grecję w ogóle, tam w Grecji żeśmy jeszcze byli, potem na Macedonię. Później do Czarnogóry, tutaj piękna Zatoka Kotorska, widziana z góry. I wróciliśmy sobie przez Bośnię i Hercegowinę, przez Serbię. Tam żeśmy trochę zmarzli w dormitorze, bo to już była końcówka września. Tak, to już była w zasadzie początek października. Zrobiliśmy 4,5 tysiąca kilometrów. Bardzo fajny trip. Naprawdę świetna wycieczka. Jesienią jeszcze to pojeździłem, bo jesień była dość ciepła. I zakończyłem sezon na liczniku 84 460, czyli w 2018 roku zrobiłem 22 251 kilometrów. I to też dlatego, że właśnie mnie jeździłem na 650. Wtedy już nie pracowałem w tygodniku podhalańskim, już 650 nie potrzebowałem jako takiego szybkiego pojazdu do dojazdu do wypadku czy pożaru, więc mogłem sobie więcej na GS-ie pojeździć i nacieszyć się po prostu tym motocyklem. Myślę, że całkiem niezły wynik. Sezon 2019 rozpocząłem od zimowego serwisu. Bo jak widzieliście wcześniej, tam jeszcze cofnę o jedno zdjęcie, świeciła się ikonka serwis, więc oczywiście obowiązkowo serwis musi być. Co 10 tysięcy zawsze robiłem, sumiennie bardzo.
No tak właśnie wyglądają zimowe warunki u nas, dlatego jazda na przyczepie na serwis, no to jest norma. Ale dość szybko się też udało jechać, bo jakoś na początku marca już można było wyjechać, chociaż na poboczach jeszcze dość dużo śniegu, ale droga była już suchutka i całkiem spoko. No i wtedy się dowiedziałem, że dostałem zaproszenie na szkolenie do Dubrownika w okolicy 20 marca. No i stwierdziłem, że zamiast lecieć samolotem, jak moi koledzy normalni, to ja sobie pojadę motocyklem. Wyjeżdżałem w takich warunkach, to jest wyjazd, którego nigdy nie zapomnę. Bo kawałek dalej, zaledwie 4 km, zaczęła się taka jazda. Leżałem chyba ze 20 razy. W ogóle w zasadzie praktycznie się nie dało jechać. No, jak widzicie, tutaj droga jest po prostu totalnie oblodzona. Najgorsze było w tych momentach, kiedy ja stałem, czekałem, aż w ogóle cokolwiek się tutaj ruszy. Tam zaspy takie z tyłu, jak zobaczycie po lewej stronie, jak ten wiatr tutaj przewiewa ten śnieg. A nawigacja mi gada, do celu jeszcze 860 km. No to było takie trochę dołujące, ale mimo wszystko udało mi się przez to przebić. Nigdy tego nie zapomnę i nieprędko to powtórzę. I wtedy już dalej było całkiem okej, bo to już są niżne Tatry, więc całkiem przyjemnie się jechało. No i po kilku godzinach dojechałem, no po kilkunastu godzinach dojechałem na wybrzeże, już praktycznie po ciemku, już późny zachód słońca był. No ale kolejne dni to była naprawdę bajka. Jak u nas były totalne śnieżyce i w ogóle, tak ja sobie tam po prostu jeździłem. Przejechałem przez Mali Alan, przełęcz, którą też już znacie z moich filmów. Tutaj znowu droga w Albanii, to jest ta właśnie SH21 chyba, bo SH20 to jest ta w stronę Tet, albo na odwrót, nie pamiętam. Tutaj zdjęcie na tle Dubrownika, wtedy też w Dubrowniku było super. Ja tam szkolenie miałem dwudniowe, było bardzo przyjemnie. Tu próbowałem zdobyć Svetiure, ale niestety przez ten śnieg nie byłem w stanie się przebić, bo to był tak zmrożony śnieg, że nie byłem go w stanie w ogóle rozbić. On wygląda tak delikatnie, ale wierzcie mi, że to w zasadzie był lód. No i troszeczkę się bałem tutaj tą lewą stroną przejeżdżać, bo no bo wiedziałem, że na pewno gdzieś tam jeszcze taki zasp trochę będzie. No a tutaj po lewej stronie jest taka dość spora skarpa. W drodze powrotnej ze szkolenia odwiedziłem sobie jeszcze Mostar. Tutaj jest od strony Bośni i Hercegowiny przepiękny widok na góry, na to pasmo gór dynarskich, gdzie między innymi jest Durmitor i tamte okolice. Bo to są góry, które są w Czarnogórze z tyłu, a ja jestem właśnie tutaj, stoję w Bośni i Hercegowinie. Przejechałem jeszcze przez góry Bukowe Węgierskie bardzo wcześnie, no bo to był marzec 2019 roku, więc naprawdę bardzo wcześnie. 3400 km wtedy zrobiłem. Jak wracałem, to ludzie na mnie patrzyli jak na idiotę, ale byłem szczęśliwy, że przejechałem, także mega fajnie. Później kolejna jazda z Bartłomiejem, dość sporo żeśmy jeździli po tutejszych regionach, a tutaj wyjazd chyba do Częstochowy, nie, tu już jesteśmy większą, a tu jest Majówka, dobrze, już sobie przypomniałem, to jest Majówka z Bartkiem, z Kamilem, z Pawłem i jeszcze gdzieś tutaj Ola jest, pojechaliśmy na Majówkę, która okazała się najgorszą, najbardziej deszczową majówką ever, bo z 4200 km, które zrobiliśmy, no to dobre 3700 było w deszczu. Tutaj Krzywa Wieża w Pizie, zresztą widzicie. Trochę po Rzymie żeśmy pochodzili, tutaj troszeczkę było bez deszczu, ale generalnie Monte Cassino tutaj też nam się udało bez deszczu, chociaż nie było dnia, żeby nie padało, co chwilę padało, po prostu lało. No dało nam strasznie w kość. Zresztą tutaj we włoskich górach, no to dość nisko śnieg był, bo on był na wysokości 1100 metrów mniej więcej już śnieg leżał. Także niestety dało się to odczuć. Na wybrzeżu było troszeczkę lepiej, no ale też nie zawsze się tym wybrzeżem da jechać. Uśmiechy u każdego są, ale wierzcie mi, że to był taki wyjazd, który tak nam dał w kość, że wtedy zacząłem tak, zdecydowanie więcej myśleć o wyjazdach z przyczepą. No bo mówię wam, no z tych 4200 to dobre, czy 700 to było po prostu w ulewach i w potężnych deszczach. Do tego stopnia, że jak wracaliśmy już od Udine, ostatnie tam 960 km, to już wszyscy byliśmy totalnie przemoczeni po pierwszych 100 km, a potem to już do domu się jechało w 4-5 stopniach. Fajne to było, ale tak jakby nie ciągnie mnie do tego, żeby to powtórzyć. Później było dość sporo jazdy, znowu po regionie, w zasadzie ze względu na pracę to cały maj, czerwiec i lipiec siedziałem u nas w regionie, ale zawsze gdzieś tam po pracy się wyskoczyło, pozwiedzać troszkę nowych miejsc i starych. A tutaj wypad z Bartkiem i z Pawłem w Góry Bukowe.
Też bardzo fajne to. Nawet mam nagrania z tego, więc może kiedyś coś tam zrobię, tak z archiwum wyciągnę, bo nigdy tego filmu nie skleiłem. A tutaj już Jura Krakowsko-Częstochowska i wyjazd na kolejne szkolenie. Tutaj zamek w Olsztynie pod Częstochową, bardzo fajny zamek, polecam. I Bełchatów też byłem sobie zobaczyć. Niestety tutaj się nie zmieściłem GS-em na ten tarasik widokowy. Wiem, że koledzy mniejszymi motocyklami wjeżdżają, ale ja się tam nie przepchałem. I tu mi stuknęło 100 tysięcy kilometrów w drodze z tego szkolenia. Także kolejny motocykl ze stówką zaliczony. A później dosłownie, no, kilka dni później wypadł od razu w stronę Czeskiej Republiki, czyli w stronę kolejnego bardzo ciekawego miejsca. To dosłownie tydzień po wyjeździe z Bełchatowa, a też pojechałem na szkolenie. W ogóle sytuacja była taka, że szkolenie miało być w Karpaczu. Tutaj Szczeliniec Wielki, szkolenie miało być w Karpaczu, a po szkoleniu stwierdziłem, że kurczę, jestem tak blisko Alp, że skoczę sobie w Alpę. No oczywiście tak blisko Alp nie byłem, bo miałem dość sporo kilometrów te Alpy jeszcze, bo tam było do zrobienia dobre 800 czy 900 kilometrów, no ale już bliżej miałem w Alpy z Karpacza niż z Bukowiny. Bardzo fajny wyjazd, wyjazd trwał w zasadzie całkowicie 3 dni, bardzo dużo też było deszczu pomiędzy, ale jednak jak udało mi się pomiędzy deszcze wbić, no to przejechałem naprawdę bardzo fajne trasy od Dolomitów przez Grossa, kończyłem na Mangarcie, pod Mangartem. Tego nigdy nie zapomnę, bo ja tutaj byłem totalnie sam. To była końcówka dnia, słońce już powoli zachodziło, góry się w ogóle po też jakiejś ulewie pojawiły, zresztą widzicie te mgły, no to one są po ulewie. Klimat, no niewiarygodny, nigdy go nie zapomnę, bo tam nie było po prostu nikogo. Samemu być w takim miejscu o takiej porze, jeszcze z takimi widokami, kto był, to wie, jakie tam widoki. Wyjazd bardzo fajny i naprawdę zrobiłem też wtedy, no, parę ładnych tysięcy kilometrów. No ale resztę, no to w zasadzie tylko jazda jesienna. Tutaj widzicie pewnego młodego człowieka, który się zaczął też już na motocyklu pojawiać, czyli Matiego. To był 2019 rok, też gdzieś tam pierwsze przejażdżki motocyklowe zaliczał. No i Bartek i jego brat Kamil, takżeśmy sobie też czasami jesienią z młodzieżą jeździli, żeby się uczyli normalnej jazdy, bo to fajne. Pierwsze śniegi przyszły bardzo wcześnie, dużo za wcześnie. Ale jeszcze w 18 grudnia mi się udało wyskoczyć na lody. Wtedy akurat był taki cieplejszy dzień, więc fajnie jest w grudniu pojechać na lody nowotarskie. No ale dosłownie dzień później się już zaczęło robić biało. No i tak się sezon skończył wynikiem 106 193 kilometry, czyli w 2019 roku zrobiłem 21 733 kilometry. Bardzo fajny wynik. Cieszyłem się, bo to był w końcu rok, kiedy skończyłem spłacać motocykl i liczyłem, że ten 2020 będzie w końcu moim rokiem. Były plany na Turcję, były plany na Ukrainę, było planów bardzo dużo i zaczęło się bardzo fajnie. Rok 2020, pierwsza jazda 17 lutego, więc dość wcześnie, bo jak już się w lutym jeździ, to już jest naprawdę fajnie. Spakowałem się bardzo wcześnie, chciałem powtórzyć Chorwację, ale wiedziałem, że warunki mają być takie średnie, dlatego spakowałem się na przyczepę, pojechałem sobie na przyczepce. No oczywiście pojeździłem. To był taki mój pierwszy wyjazd, taka próba van life'u w ogóle, jazda, mieszkanie w busie i miało być bardzo fajnie. Ale no niestety to jest rok 2020, więc dla tych, którzy nie kojarzą, a tutaj w ogóle o wjazd, wtedy zdobyłem zimowe zdobycie Svetiure. Udało mi się, wtedy nie było za dużo śniegu, jakoś tam się udało przebić. No pierwszy taki właśnie van life, pierwszy klimat, mega. Ja jestem wielkim miłośnikiem takiego stylu właśnie mieszkania w busie, gdzieś w takich miejscach, ciągnięcia przyczepki z motocyklem. Fajny człowiek jest, niezależny, nieograniczony niczym. No niestety wtedy ograniczenie przyszło bardzo szybko, bo przyszła ta niestety nasza pandemia, która bardzo mocno zmieniła wszystko i na gwałt musiałem wracać przed zamknięciem kraju, także moja wycieczka bardzo się wcześniej skończyła, bo w zasadzie po 4 dniach się moja wycieczka skończyła.
Z tego gdzieś tam film już jest na kanale. I też zaczęły się problemy, zaczęły się wycieki z tylnego wału. To było wtedy też taki czas, że pamiętam, zostawiłem ten motocykl w Krakowie. Się wszyscy bali podejść do tego motocykla, bo wiedzieli, że ja przyjechałem z zagranicy. No kurde, takie dziwne czasy i żeby się kurczę nigdy nie powtórzyły. Natomiast to motocykl zawiozłem na serwis, coś tam było robione z tym motocyklem, ale nie do końca się to sprawowało. Bo co chwilę znowu jakieś wycieki z tego po prostu wału były, pojawiały się, ale pomimo różnych zakazów, które były też wtedy wprowadzane, no to udało się troszeczkę pojeździć, a tu znowu motocykl na przyczepie, czyli kolejna trasa, a to była jakby kolejna próba van life'u i życia w busie, jazdy motocyklem, czyli wyjazd w Alpy. Do tego to już relacje wrzucałem, bo to były początki już mojej działalności na YouTubie, dlatego teraz będzie szybciej. A to też zdjęcie historyczne, bo to jest ostatni raz zdjęcie pod Mangartem, możliwość wjazdu pod Mangart. Dosłownie 3 tygodnie potem postawili szlabany i uruchomili je. I niestety płatność już była, bo ja tutaj jeszcze za darmo wjeżdżałem, potem, czy tam nie, nie wjeżdżałem za darmo, tylko płaciłem jakieś śmieszne pieniądze u pani na dole, ale potem można było spokojnie do góry dojechać, a potem już postawili wszędzie szlabany i dojazdu do góry tutaj nie było już od tego czasu. Na początku jeszcze wyłamywali te szlabany, ale potem już założyli tyle kamer, że już nikt tam nie wjeżdża. No i znowu kolejny raz wycieki. Nie mogli, no nie można było dojść do tego, co z tym wałem się dzieje, ale pomimo to jeździłem. Tutaj też pamiętna wycieczka z ekipą w stronę Rumunii. Też żeśmy dość dużo jeździli, dlatego nie będę Wam już pokazywał tak dokładnie. A tutaj jesienny wypad z Bartkiem. Tutaj akurat Park Krajobrazowy Gór Słonnych, czyli najlepsze zakręty w Polsce. I w zasadzie sezon zakończyłem wynikiem takim jak widzicie 119,775, czyli wtedy zrobiłem 13 582 km, co naprawdę jest dobrym wynikiem, bo biorąc pod uwagę pandemię i biorąc pod uwagę jeszcze dodatkowo dwie kontuzje, które wtedy miałem, bo najpierw zaczęło się kontuzją nogi, miałem nogę skręconą przez 2 tygodnie, nie mogłem jeździć, a potem jeszcze wyłożyłem się na nartach, więc to już w ogóle był szachmat, także i tak całkiem nieźle. Rok 2021. Pierwsza jazda oczywiście na serwis zimowy w takich pięknych warunkach, a pierwsza jazda na kołach w 26 lutego, jeszcze w takich warunkach mocno zimowych, ale za to kurczę taka petarda zdjęcia, że to zawsze uwielbiam wyjeżdżać na wiosnę, no bo to naprawdę jest. No, widoki są przepiękne. Dość szybko pojechaliśmy ze Staszkiem w stronę. Tutaj jest wyjazd w stronę Bieszczadów, przed Bieszczady, taka nasza okolica. A później Chorwacja. 13 kwietnia wyjechałem. To już wiedziałem wtedy, że to już troszeczkę miałem przerobiony samochód, bo już go bardziej przerobiłem zabudowę podczas pandemii. Już wiedziałem wtedy, że będę ten sposób jazdy na pewno uprawiał. Wiedziałem, że mi się spodobało i dlatego już byłem lepiej przygotowany niż podczas tych pierwszych wyjazdów, ale całą relację widzieliście. A tutaj wypad nad Jezioro Rożnowskie. To też widzieliście, już wszystko było na kanale. I oczywiście kolejny krok w mojej przygodzie z przyczepką, czyli nowa przyczepka. Tutaj jeszcze taka dziewicza, pierwsza jazda w stronę Roztocza. Tam się jeździło przepięknie. A później wypad w Sudety z Bartkiem w lipcu. Też mega fajny wypad. Bez szczegółów, bo tak jak mówię, wszystko już było na kanale. I kolejne tutaj niestety zabawy, jak widzicie, jak spojrzycie w stronę okolicy tylnego koła, to zobaczycie, jaki wał jest brudny cały czas niestety. Były wycieki, po prostu nie można było tego zrobić, były wymieniane kilka razy te łożyska, uszczelniacze, co to tam jest. Tutaj się wtedy dowiedziałem, z tego co pamiętam, że wymiana jest tak droga, że się po prostu nie opłaca tego robić, bo oryginalnie wał cały koło chyba 10 tysięcy ze wszystkim, więc wiedziałem, że po prostu takich pieniędzy nie mam. Dodatkowo zaczęły się problemy z tym elementem, o którym na pewno Mateusz powie, co to jest, i wtedy zacząłem też już. Mateusz akurat wtedy założył sobie swój warsztat Juliana i pewne rzeczy mogliśmy zrobić poza ASO, bo chłopaki z ASO też, wiecie, no nie mogą wszystkiego zrobić po prostu. Dlatego z tymi kolejnymi rzeczami już jeździłem do Mateusza, do garażu Juliana i
I chyba to było zrobione wtedy, pamiętam jeszcze, czy jeszcze żeśmy się bawili, zaraz. A tutaj wyjazd z Pawłem to był w stronę taki też z krajem Karpat, taki bardzo, bardzo fajny wypad, 3 albo 4-dniowy. Aha, tak, cały czas tutaj się jeszcze pojawiały, bo tutaj Mateusz też coś próbował jeszcze kleić, próbował zregenerować to. Myślał o szlifowaniu tego momentu, gdzie tutaj jest, ale pomimo tego, tych wszystkich zabiegów i tak wycieki cały czas były, więc wtedy już wiedzieliśmy, że jedyne co możemy zrobić, to poszukać jakiegoś wału używanego, bo tak będzie po prostu najłatwiej. I później koniec sezonu 2021 to zakup Himalajana. Pojawił się między innymi dlatego, że przez te problemy z wałem wiedziałem, jak bardzo mi brakuje drugiego motocykla. Już wtedy Bartek regularnie jeździł na 650, już nawet chyba jakąś tam zaliczkę mi zapłacił za niego, dlatego wiedziałem, że muszę kupić drugi motocykl, bo bazowanie na jednym motocyklu, jak się dużo jeździ, no to jest po prostu troszeczkę problematyczne. Nawet na tym zdjęciu, które znalazłem, jak sobie tutaj po prawej stronie troszkę przybliżone okolice wału, zobaczcie, jaki on był cały czas brudny. No po prostu to był syf taki, no cały czas ten olej wyciekał. A później się skończyło tak, jak znacie problemy z początkami Himalajana, że był taki moment, że nie miałem ani Himalajana, ani GS-a dużego, więc dobrze, że Bartka 650 jeszcze była, no to sobie jeździłem na jego motocyklu. Później dostałem GS-a z powrotem już jesienią i już był nowy wał, już dużo ładniej wyglądał, przestały się robić problemy z wyciekami, więc wiedziałem, że sezon kończę z bardzo fajnie zrobionym motocyklem. Ale do Grecji na jesienną wycieczkę wziąłem jednak Himalajana, bo stwierdziłem, że po to kupię mniejszy motocykl, żeby na przyczepie już nie wozić GS-a, tylko właśnie Himalajana, którego się tam wkłada i ściąga jak rower, jest dużo lżejszy. I sezon 2021 zakończyłem z wynikiem 131 913, czyli przejechałem w tym sezonie 12 138, całkiem nieźle jak na pandemię i te wszystkie usterki. I w sumie później końcówkę z drugim motocyklem, więc myślę, że też całkiem nieźle, ale tak, to był rok, który mi jakby pokazał, że muszę mieć drugi motocykl i na jednym motocyklu niestety no nie dam rady jeździć, w sensie po prostu no, on nie jest wtedy pewny, jak się jeździ na takim jednym motocyklu. Sezon 2022, więc to już takie bliższe czasy. Pierwsza jazda 22 marca, a jednak mimo wszystko dość wszystko jeszcze zaśnieżone. Dość sporo też jazdy było na wiosnę. Tutaj oczywiście pięknie się motocykl ułożył do zdjęcia, żebyście zobaczyli, jak pięknie zmieniony wał wygląda. To jest od R90 bodajże, czyli Scramblera. Pasuje nie ze wszystkich, ale to też Mateusz na pewno poopowiada, jak będzie coś tam mówił. I przedmajówkowy wyjazd w Bieszczady. Bardzo fajna przejażdżka. To była taka przejażdżka, żeby sprawdzić, czy na pewno nic nie cieknie. Tak wam powiem szczerze, że myśmy tak mieli umówione. A tutaj już kawałek dalej. Lipiec, wyjazd w Alpy. To już wiadomo było, że z wałem jest wszystko ok, z motocyklem jest super. To pojechaliśmy z Pawłem na bardzo fajny 4-dniowy trip. A później jazda po naszym pięknym Podhalu, oczywiście. No i tak jakoś zaszło to ten sezon po prostu, bo reszta to była tylko i wyłącznie lokalnie. Bardzo mało wtedy przejechałem. Niestety praca mnie troszkę przytłoczyła, za dużo było pracy i też dużo jeździłem na Himalajanie, bo ja wtedy zrobiłem no, kilkanaście tysięcy na Himalajanie, także w zasadzie tego w sezonie 22 już nie było żadnych tam dalszych wycieczek, bo właśnie na Sardynię jesienią też zabrałem Himalajana. Także GS niestety w tym roku sobie bardzo odpoczywał. 138 170 na koniec sezonu 2022, czyli najmniejszy przebieg 6257 km, więc bardzo malutko, zdecydowanie mało. Początek na głodówce, sezon 2023, czyli ten rok już, który nam mija. Rozpoczął się 14 marca, to była pierwsza jazda od razu na głodówkę w sprawie zlotu, a później ścianą wschodnią, najpierw do Warszawy służbowo, a potem w stronę Trójstyku granic, gdzie muszę wrócić, bo już wszyscy mówili, że muszę wrócić, tak jak wam mówiłem, ale to znacie historię. Potem z Matim i z Bartkiem wyjazd w Góry Bukowe, to był kwiecień. Kwiecień czy maj? Maj, początek maja, a potem do Powsigirek, najpierw przez Sudety, potem ścianą zachodnią, nad morze, a powrót przez zlot w Niesulicach u Powsigirek, bardzo fajny zlot.
A później Rumunia, to już jest czerwiec z Anetą, Marcinem i Bartkiem. Bardzo fajny wypad do Rumunii, kilkudniowy. A później Hajdusz Oboszło z Matim, to też filmy z tego. Wszystkie widzieliście, dlatego tak bardzo szybko teraz przeskakuję, żeby już nie zanudzać. Potem z Bartkiem i z Matim na przyczepce w Alpy, a później z ekipą z Bukowiny, no i Poronina i Siedlec w Alpy, ale tym razem na kołach też. To są ostatnie filmy, więc na pewno wszystko pamiętacie. Znaczy akurat podczas tego wyjazdu stuknęło 150 tysięcy, magiczna liczba. Końcówka sezonu już taka bardzo zamulona, taka typowo jesienna. I sezon zamknąłem z wynikiem 152 835 km, czyli w 2023 roku zrobiłem na GS-ie 665 km, czyli powiedzmy 14,5 tysiąca. No i tak to się wszystko prezentuje. Przepraszam Was za tą przydługą opowieść, ale tak jak sami widzicie, no jest o czym opowiadać, a inna sprawa, że no ja mam więcej opowiedzenia o 10 latach z motocyklem niż nie jeden chłop o 30 latach swojego pożycia małżeńskiego. No ale tak to wygląda. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem, że jeszcze tutaj jesteście, a jak jesteście, to zapraszam do kolejnej części tego nagrania. Tak, prezentuje się mój kochany 10-latek, bo właśnie aktualnie jest, właśnie tyle lat ma, 10 lat, bo w październiku 2000, październik, czyli listopad, czy jakoś wrzesień nawet 2013 roku był wyprodukowany, w tym momencie mamy 2023. Naklejki pojawiły się dość szybko na szybie i na kufrach, dlatego że kufry kupiłem w promocyjnej cenie, one troszeczkę były wyobijane i tak samo jak na 650 zacząłem kleić te naklejki, a że tu brakowało już miejsca, to dość szybko pojawiły się na szybie. Szyby nie zmieniałem w ogóle, motocykl parę razy leżał, kilka razy ta szyba się wygięła, ale nigdy się nie połamała i naprawdę jest w stanie super. Z takich oznak zniszczenia, które możecie zobaczyć, to najbardziej oberwały właśnie te halogeny, które będę musiał zdemontować przed przyjazdem Mateusza, bo chcę sobie je wzmocnić jakimiś tam aluminiowymi pręcikami w środku, żeby to nie pękało. Od początku zawsze woziłem też torby boczne, tylko to jest drugi komplet tych toreb. Pierwsze torby, które woziłem, no to się już po prostu rozpadły, bo to były torby materiałowe, ale ja za te torby dałem wtedy jakieś, nie wiem, 30 zł chyba za jedną, więc nie za duże pieniądze. Tak jak w wielu egzemplarzach, delikatnie oparłem się o kiedyś bokiem o ten kierunkowskaz i on niestety strzelił, ale jakby jest funkcjonalny, działa dalej. Skleiłem go tylko izolacją, żeby tam woda nie ciekła i wszystko jest ok. Dość szybko założyłem też uchwyt na bidon, który bardzo się przydaje podczas jazdy, bo po prostu zawsze wodę tutaj sobie mam albo w bidonie, albo wsadzam jakiś osi, albo formuwa, albo coś takiego. Nigdy się nie poniszczyły, chociaż parę razy solidnie oberwały te nakładki. Nie wiem jak się to nazywa, hangwardy, czy jakoś tak, no osłonki na ręce w każdym razie. Też z tym problemów nie było. Nawigacji miałem kilka różnych obecnie. O nawigacjach już Wam mówiłem, czyli mam i TomTom'a i Garmina, który aktualnie jest wypięty, bo używam go teraz w samochodzie i do spacerów. Bardzo mocno porysowana półka od kluczyków. Nie wiem czy to złapie ostrość tutaj, o. Od kluczyków porysowana, bo kluczyki tutaj sobie po prostu latają i rysują po prostu ten element, ale to w niczym absolutnie nie przeszkadza. Z takich wytarć, które możecie zauważyć, to właśnie tutaj jest powycierane od butów, od stóp, od kolana, od spodni, bo wiem, że parę osób po tej mojej recenzji 650 właśnie zwracało uwagę potem na takie wytarcia. Tutaj macie, jak wyglądają rączki. Po tych 150 tysiącach jeszcze nie ma problemu, tutaj nie wytarły na tyle, żeby te pręty z ogrzewania wychodziły. Ogrzewanie oczywiście działa bez problemu. Tank bag jest drugi, wcześniej był dokładnie taki sam, tylko tam się zepsuł zasuwak. Kupiłem taki sam i bardzo ładnie działa. On jest tutaj na mocowanie takie zdedykowane do baku i naprawdę super to działa, nigdy nie pękło, chociaż wiem, że niektórzy mieli problemy. Tutaj jest wymontowany ten czujnik, ale to Mateusz coś tam więcej o tym powie na pewno, jak będziemy robić.
Kufry były wyobijane, są wyobijane jeszcze bardziej, ale są ok. Jedyny problem to przecieka troszkę woda do nich, więc jak jadę w dużej ulewie, to muszę zwracać uwagę na to, żeby potem je wysuszyć. Kufer ten tylni bardzo dobrze się sprawował, kupiłem go dedykowanego do tego motocykla. Kilka osób też pyta o otwieranie. On prosto go tutaj nie otworzy, ale wystarczy delikatnie na bok dać i nie ma problemu z otwarciem, żadnego problemu nie ma. Co jeszcze wam mogę powiedzieć? Z tyłu wszystko jest ok. Uchwyt na CB radio został, flaga też swoją drogą została. Ostatnio jeździłem 11 listopada i dlatego flaga została, barwy narodowe. Natomiast z samego CB radio już nie korzystam. Robiłem film kiedyś o tym, jak to CB radio montowałem, ale wszyscy się już poprzerzucali na komunikatory. Ja też po Polsce jeżdżę troszeczkę mniej głównymi drogami, więc tych kontroli już tak dużo nie ma. Dlatego z CB radio już nie korzystam. Stan z tyłu, widzicie jak jest. Tutaj było robione coś z tymi uszczelniaczami. Tutaj mam nadzieję, że Mateusz też pamięta i wspomni, bo tutaj jest dokupiony wał cały. Z tyłu był z używanego jakiegoś innego modelu. Zniszczeń w zasadzie nie ma żadnych, kurczę. Tak, chciałem wam nawet coś pokazać, nawet tak jeszcze oglądam, ale nic tutaj nie widzę. No wytarcie jest dokładnie takie samo jak tam. To się wyciera bardzo. A tak to w zasadzie zniszczeń plastików, ani jakichś innych tam rzeczy nie ma. Gdzieś tutaj na siedzeniu kiedyś, nie wiem od czego to, ale ktoś mi kiedyś powiedział, że mógł ktoś papierosa strzepywać z innego samochodu i nie zauważyłem, że tutaj spadło troszkę żaru i mogło to wypalić. Zużycie drugiej manetki, takie, nie manetki, no manetki w sumie. Tak to wygląda, jest troszkę zużyta, jest troszkę wytarta, ale działa. Pewne ślady zużycia są tutaj na, o tutaj widzicie, na klamce, ale to też tak pikuś tak na dobrą sprawę, bo to takie ślady to... Aha, uchwyt ram mount, teraz ostatnio używany troszkę mniej ze względu na to, że no wiele tych telefonów ma problemy po używaniu, ale czasami jednak używam, tylko pogubiłem te tutaj elementy, które tutaj są, te gumki, zawsze zresztą wszyscy je gubią, dlatego założyłem sobie na ciepło takie rurki i super się sprawuje. I w zasadzie z takiego oglądania motocykla dookoła to wszystko. O wszystkich innych elementach wam mówiłem. Węzeł przyjaźni, znaleziony kiedyś w Chorwacji, przypomina mi o moich przyjaciołach, którzy ze mną wtedy byli. I tak prezentuje się ten piękny wynalazek. 150 tysięcy kilometrów ponad już razem. Kupa kilometrów, kawał historii. Kurczę, wspaniały motocykl. Na pewno jeszcze pojeździmy. Mam nadzieję, że drugie 150 tysięcy przynajmniej albo i więcej się zrobi. I tutaj znaczki nie odpadały, tak jak 650. Tutaj to już wszystko siedziało elegancko. Kurczę, jakbym chciał powiedzieć wszystkie wrażenia, które miałem związane z tym motocyklem, to byłby bardzo długi film. Maszynka piękna. I teraz poodkręcam kufry, przygotuję go do transportu. No i będzie czekał na Mateusza, aż go Mateusz weźmie do siebie na warsztat. I wtedy wam dokręcę kolejną część. GS-y psują się na potęgę. Tak. Tak? Tak. Dlaczegoż?